Pod poprzednim odcinkiem ktoś z was dał mi pomysł, żebym sprankował Dave'a, że jestem również sługą wielkiego B, więc postanowiłem, że dzisiaj właśnie to zrobię. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym począteczku możecie zostawić łapeczkę w górę. Załóżmy 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa. Jak widzicie, mam białe oczy. Co sprawi, że będę mógł sprankować Dave'a, że jestem też sługą wielkiego B, czy tam Herobrine'a, już nie wiem kim on jest w ogóle. O kur... O jeny, co on tu robi? Ty, szkieleciku, co ty robisz u mnie na chacie? Dobra, słuchajcie, na samym początku, tak jak co odcinek was tam zapraszam na Twitcha, że tam robię sobie streamki ostatnio troszkę rzadziej, ponieważ mam mało czasu i ogólnie jest tak napięta atmosfera, bo za niedługo wyjeżdżam do Chorwacji też i muszę nagrać filmy na zapas, a też jest ciężko, bo na przykład dzisiaj strasznie źle się czuję i jestem w stanie nagrać tylko jeden odcinek, a nie więcej. Więc to już jest taki max, który... O nie, 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 proszę, nie wybuchaj, creeper. Dlaczego wszystkie moby mi czekają pod chatą? Ja nawet nie mogę stąd wyjść. No co, on po drabinie wchodzi! Nie, no kurwa! Kurczę, nie, no, no kurczę! No i wysadzi mi pół chaty. Jak to jest... Od kiedy creepery mogą wchodzić po drabinie? Proszę, powiedzcie mi to, no już mi nie zależy na tym domku, się wyprowadzam stąd. Już mi się tu nie chce mieszkać. Dobra, lecimy do Dave'a od razu z bomby, bo już myślałem, że dłużej w tej chacie posiedzę, ale widzę, że już pół chaty nie mam. Dobra, wchodzimy tam i z bomby go mówimy, że jesteśmy również sługami tego wielkiego B i tak dalej. To czekać, gdzie on jest? Czemu ty mnie do chaty chcesz wejść? Witaj, Dave'ie. O! Jestem witaj. Jednym ze sług wielkiego B. Tak samo jak ty. Czemu się śmiejesz? Bo wielki B by mi o tym powiedział. Wczoraj z ciebie bekę cisnął, a teraz niby ten? Co? Tak, sprawił... No, ale nie widzisz? Żarty. No, jestem sługą wielkiego B. Chcę, żebyś mi powiedział, co mam robić. Ale zauważ, jakie ja mam potężne oczy, a jakie ty... Ale ty zawsze miałeś takie oczy, ja zawsze miałem takie. No i co ja mam? Nie powiększą mi się oczy. Rozumiem, dobra, spytaj się go, jak chcesz. Dobra. Ej, wielki B. On jest twoim sługą? No kurde, ty, faktycznie. Dobra, no. Słuchaj. Plan jest prosty, ale dlaczego w ogóle? Przecież ty mnie wczoraj wyzywałeś, że coś się zabędzie. Dobra, ale ty też mnie wyzywałeś, dobra. Ale dzisiaj zrozumiałem, co jest tak naprawdę ważne w życiu. Ale nie czuję takiej negatywnej, pięknej energii z twojego głosu. Ale co ja mam innego? Co, co? Co, jakiej negatywnej energii? Nie jesteś negatywny jak ja, to znaczy, jestem że nie negatywny, rozumiesz? B. O, dobra. Dobra, zdałeś test. Słuchaj, jest szansa. Na słuchaj, co? Pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić dzisiaj? Czy masz B bloki? No nie, nie mam, jeszcze mi nie dał. Masz jednego B bloka. Słuchaj, umieść go w najważniejszym punkcie w twoim domku. O, dobra. To jest pierwsza twoja misja. Dobra, dobra. Którą musisz uczynić, żeby zostać wielkim sługusem sługusa wielkiego sługusa B. Wiesz co, ziemniaki są dla mnie najważniejsze. Ale to wszystko wygląda, musi to być dopasowane do struktury twojego domku. To jest dopasowane do struktury mojego domku? Tak, nie znasz się, to się nie odzywa. A tak może być? Nie wiem. Dobra, nieważne, no jest. Słuchaj, nie wiem czy zauważyłeś, ale wielki B traci na swojej potędze. Traci na swojej potędze, ponieważ z tej piramidy tracą się bloki. Nie serio? Wiem, czy to zauważyłeś, ale w niektórych miejscach tej piramidy nie ma już bloków, które były na początku. Zobacz. No tu jednego nie widzę. No właśnie. Albo nie, czekaj, wszystkie są. Nie, tu jednego nie ma. Wielki B stracił na potędze. Dobrze. Wielki B staje się mniejszy, więc musimy mu pomóc. Jest jedna rzecz, która go usatysfakcjonuje. No. A mianowicie, musisz iść za mną. Dobrze, idę. Musisz podążać za mną. Jest jedna szansa na wzięcie jeszcze jednego członka do naszego zespołu. Będzie kogo? Nim zielonkawy król. A, dobrze, rozumiem. Ale najpierw musimy go znaleźć. Ale żeby go znaleźć, trzeba udać się w sekretne miejsce, w którym już byłeś. Dobrze, dobrze. Ponieważ masz do niego dostęp. Chodźmy. A co tam jest takiego? Słuchaj, tam jest sekretna rzecz. Dobrze. Tam jest tak sekretna rzecz, że musisz ją zasekretować. Oho. Chodź. Taka sytuacja, mówisz. Okay. Zobacz, dobra. To są głowy tych, którzy nie chcieli współpracować z wielkim B. Ja dobrze. Mam nadzieję, że nie chcę tutaj nie, skończyć. Nie, ja tak nie skończę, obiecuję. No dobra, co chcesz mi pokazać? Słuchaj, to jest moja głowa. Tak, a tu jest Herobrine'a. Herobrine'a. Załóż tą przepotężną głowę.
Jak się czujesz? Perfekcyjnie. Napływ mocy czuję. Dobra, dobra. Czyli czujesz się bardzo dobrze. Odłóż głowę. Nie wzywajmy tutaj wielkiego pana. Dobrze, dobrze. Co teraz? Słuchaj. Jest tutaj pewna rzecz, o której musimy napomnieć tutaj. Zapraszam. Dobrze, dobrze. Jest tutaj sekretne przejście. Ale jeżeli wejdziesz gdzieś źle, dzieje się to. O, rozumiem. Czyli muszę przejść na drugą stronę i wtedy... Musisz tam przejść i wtedy Paweł aka burmistrz zielonkawy król zostanie odnaleziony. Dobrze, dobrze. To jest nasza misja jako członków gangu potężniaków wielkiego. A ty mi pomożesz, czy ja mam to sam robić? Mogę ci pomóc. Proszę. Au. No dobra. Dobra. Idzie ci bardzo dobrze. O, dobra. Widzę, że jesteś dobry w te klocki. Ej, dobrze, idzie. Ała. Zastanów się dwa razy, zanim coś zrobisz. No właśnie, czekaj. Bo nie wiem, jak schemat tu jakiś będzie. Jest tak, dwa, brawo. Trzy. W prawo. Dobra. Tu były trzy, ja trzy. I ała, nie, trzy nie, tutaj już. Teraz tu. Au. Zostałeś porażony iluś razy. Ty, bo mnie wyrzuciło za mapę w ogóle. Ty musisz mi przeteleportować tam. Dobrze, użyję swojej potężnej mocy, ale... Dobrze. To będzie ostatni raz, ponieważ nie chcę marnować mojej siły. Ała, ale mnie... Widzę, że twoja siła niezbyt wielka jest. Powiem tylko jedno. No? To ty przyczyniłeś się do tej śmierci. A odejmij moje itemy, czy nie masz ich? Nie mam twoich przedmiotów. A masz ziemniaki spalone. Może? Co? Spali... O nie, no nie, no już tyle straci. Dobra. Dobra, czekaj, to było... Ła, no co ty... Znowu mnie zabiłeś. Teraz ty, to już to jest twoja... No i myślisz, że pan będzie z ciebie dumny? Słuchaj, no. Nie zdaliśmy misji chyba. Nie no, wróciliśmy. Ale... Zajęło nam to tutaj trochę, ale wróciliśmy. Słuchaj, wielki B dał mi cynk do mojego umysłu. Ty jeszcze nie masz takich możliwości, żeby odbierać do niego takie sygnały. Ale jest zły. Jak teraz nam się nie uda, za pierwszym razem, to powiedział, że nas zabije. No ale ty znasz drogę? Ja nie znam drogi, ale poznam. O, dobrze. Znaczy, ja znam do połowy, do połowy znam drogę, później już nie. No to w takim razie musisz niestety. Czekaj, idę do... Ała, no co ty robisz? Ty jesteś nienormalny. Dobra. Czekaj, kurczę. Aaaa! Coś ci to... Ej! Nie no! Jest! A nie! No i, ale, no nie, no proszę! Dobra, jest ostatnia... No co ty robisz? Jak ty tego dokonałeś? Ale wiesz, że ja nie mam szans tego przeżyć. Jestem potężny. Dobra, czekaj, ja znam trasę. Wielki B. No nie! Dobra, nieudaczniku. Nie chcę mi się z tobą bawić. Nie zdałeś testu wielkiego B. Jesteśmy debilu po drugiej stronie. Aha! No to jak nie zdałem, to co? Czemu ja tutaj jestem? Ponieważ się tutaj teleportowałem swoimi umiejętnościami. Je, no to wygląda z dwóch stron identycznie, no. Czytaj. Daję wam drugą szansę na odnalezienie Paliona. Wybierzcie odpowiednią drogę, inaczej trzeciej szansy nie dostaniecie. Wybieraj, skoro jesteś taki potężny. Kurczę, wiesz co, nie wiem. Dobra, wybieram dwójkę, uwaga. Kolejny błąd. To nie. No nie, najgorzej, czyli znowu nam się nie udało. No jest po Pawle w tym momencie. No nie, znaczy... Ale jak w sensie, to po Pawle? Ja wiem, gdzie jest Paweł. No ja to wiem, jak ty wiesz, dlaczego ty nie chcesz powiedzieć? Ja jestem jednym Ponieważ z twoich nie przecież. Dzisiaj nie zdałeś testu. Nie zdałeś testu, nie jesteś jednym z zasług wielkiego pana B. Nie zdałeś, chciałeś mnie okłamać, ale teraz widzę, że nie jesteś tak potężny jak ja. Jesteś zwykłym kłamcą i oszustem. Dobrze, ściągnij tą maskę oczywiście. Ściągnij tą maskę oszuście. Jestem oszustem. Ściągnij tą maskę. Nie! Gdzie? Chodź tu. Nie wiem, ile masz życia. Kurde. Nie! Nie! Wielki B, dopomóż Bóg.
Ile ty masz życia? Ała, ała, o! Dojadę cię, rozumiesz? Jak mnie zabijesz, to spotka cię kara. Ile masz życia? Dobra. A, nie! Dobrze. Wiesz co ci teraz powiem? To było od początku troll. Ja nigdy nie dołączę do wielkiego B, a tak naprawdę wiesz ile mam życia? Ja mam serduszko jedno. Nie, nie! No nie! Ała, dobra. Pokonał mnie. O nie, i znowu się gdzieś zrespiłem. Dobra, nie chcę mi się już. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Znajdziemy jakiś sposób na to, żeby Dave'a wrócić z powrotem, żeby był normalny, bo jest jakiś nadal nienormalny. Nie wiem, nic się nie dowiedziałem w sumie dzisiaj o tym wielkim B. Jest mi źle z tym. Widzimy się jutro o 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.